Nidzica powoli na mapie sportu znaczy coraz więcej, a wszystko za sprawą Towarzystwa Sportowego Nida i sekcji podnoszenia ciężarów. Po raz pierwszy sztangiści weszli na trening w 2008 roku. Kilka lat treningów i na swoim koncie zawodnicy mają sporo sukcesów. Co najważniejsze takich, które znaczą coś w randze ogólnopolskiej. Obecnie w sekcji trenuje 22 zawodników. Nie każdy jednak ma predyspozycję, by osiągać w tym sporcie sukcesy. Nie ma recepty. To zależy od osobowości zawodnika, od jego zainteresowań, predyspozycji. Wiadomo, że jeżeli przychodzi coś mu łatwiej, to chętniej to robi, prawda? Jeżeli z kolei musi włożyć dużo pracy, no to czasami zdarza się, że się zniechęcają, bo to jest dyscyplina niestety, ale bardzo monotonna. Treningi są bardzo monotonne, ciężkie. I naprawdę trzeba dużo siły i samozaparcia, żeby wytrzymać i wytrwać w tym. Predyspozycję do podnoszenia ciężarów ma z pewnością Krystian Augustyniak. Lista jego sukcesów niektórych może przyprawić o zawrót głowy. W swojej kolekcji ma tytuł złotego medalisty Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS-ów Juniorów do lat 18, brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów do lat 17, czy drugie miejsce w Pucharze Polski, nie wspominając już o wielu medalach z zawodów wojewódzkich. Młody Nidziczanin pamięta jednak swoje pierwsze treningi i drogę, jaką musiał pokonać, by zacząć odnosić sukcesy. Trener w nas zabierał kilku na dół i pokazują nam filmy o podnoszeniu ciężarów, jak to wszystko wygląda, jak dźwigają ciężarowcy. No i mi się zaczęło podobać. I pierwsze treningi wyglądały tak, że pociągaliśmy się na drążku, rzucaliśmy piłką lekarską. Takie ćwiczenia typowo fizyczne. Dopiero potem pojechaliśmy na obóz do Mielna i zaczęliśmy się ruszać ze sztangami, uczyć tego wszystkiego, jak to wygląda. Z treningu na trening było coraz lepiej. Potem przyszły już pierwsze sukcesy, medale i tytuły. Dobre starty w zawodach zaowocowały tym, że utalentowanym Nidziczanem zaczęli interesować się trenerzy kadry Polski. Już wkrótce Krystian Augustyniak wyjeżdża do Opola. Tam w ośrodku przygotowań olimpijskich czeka na niego nowy etap. Przed końcem roku przebywałem tam przez tydzień. Miałem testy lekarskie, byłem badany, krew, wszystko, żeby zobaczyć, czy tam nie zażywam jakichś środków i czy wszystko jest w porządku. No, badania wypadły pomyślnie. No, trener też na mnie nie narzekał. Trochę byłem zdziwiony, że na swój wiek tak się dobrze trzyma. Ma 78 lat, a naprawdę wygląda i siłę jeszcze posiada. Także naprawdę był w porządku dla mnie. Codziennie pytał mnie, czy mi się podoba, czy nie chcę wracać do domu, czy dam sobie radę, czy mnie nic nie boli. Ale starałem, jak mnie coś bolało, to starałem nie zwracać na siebie uwagi. Ogólnie uważam, że było dobrze. Mimo iż zawodnik będzie trenował na co dzień w Opolu, to w zawodach będzie reprezentował Towarzystwo Sportowe Nida. Sportowcy w tym klubie mają zapewnione bardzo dobre warunki. Wyjazdy na zawody, zgrupowania opłaca klub. Zawodnicy nie muszą martwić się o odpowiednie buty czy profesjonalny strój. Mamy przyzwoite, oprócz sali do treningów, mamy też całe zaplecze sanitarne, natryski, saunę do dyspozycji, i więc tutaj nie możemy narzekać. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to też dzięki władzom klubu udaje się tak wszystko organizować, że zawodnicy nie ponoszą praktycznie żadnych kosztów, czy wyjazdów, czy zgrupowań, czy samych treningów. Już we wrześniu w Nidzicy odbędą się zawody w podnoszeniu ciężarów. Czwarta edycja odbywać się będzie na hali widowiskowo-sportowej. Pierwszego dnia turnieju zawodnicy rywalizować będą w Grand Prix o Puchar Burmistrza Nidzicy. Dzień później odbędą się drużynowe zmagania o Puchar Starosty Nidzickiego. Chętnych do wzięcia udziału w tych zawodach nie brakuje. Swój przyjazd zapowiedzieli zawodnicy z zagranicy.